Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Crystal. No i ostatnio zakończyłem grę właśnie tutaj, niedaleko tejże trawy. Albo w zasadzie to w trawie, szukając Chansey. Ale się nie udało, więc może dzisiejszy odcinek będzie bardziej owocny w poszukiwaniach. Plus jeszcze mamy tutaj trochę trenerów do załatwienia. Także cóż, dajmy sobie kilka poksów, zobaczmy czy Chansey wpadnie i załatwmy jeszcze parę trenerów na tej ścieżce, żeby już powoli móc zmierzać w kierunku, w zasadzie to takim już ostatnim w Kanto, można by powiedzieć, bo już niewiele nam zostało. Dobra, kolejny Pidgeotto. Dobra, drzewko momentalnie nam odrosło, ale to nie problem, zawsze można stąd jeszcze wyskoczyć. Nidorino. Czyli też poks, który mnie szczególnie interesuje. No jest jeszcze trochę tych takich poksów, zwłaszcza tych rzadkich, typu właśnie Kangaskhan, Chansey, które dosyć ciężko jest utrafić. O, Nidorino na odmianę. No dobra. Coś jeszcze się trafi? Dobra, happy, czyli nic, co by mnie interesowało. Dobra, więc wyskakujemy stąd i idziemy na trenerów. Tak jest, bo jeszcze tutaj jest dwóch. Zwinność to klucz ptasich Pokémonów. Oczy no, powiedzmy, może kluczowy atut ptasich Pokémonów. Dobra, zobaczmy, czy ten atut będzie sprzyjał zwycięstwie trenera. Wysoka walki Farfetch'da. Poksa, którego w sumie w wersji Crystal, nie wiem, nie pamiętam, czy to zapałem, czy nie. Jejku, to już tak dawno temu było. Jeśli chodzi o kreację odcinków, to ta seria ma już rozpiętości około pół roku w czasie. Tak, taka ciekawostka. Dobra, to pokażmy Perigo. Dobra, pokonaliśmy swą prędkością. No w zasadzie tak, Filo jest szybki. Dobra, i jeszcze jeden trener. Zobacz moje Pokémony. Zobacz, jakie mają wspaniałe kolory. Kolory. To ciekaw jestem, cóż to za ptaszynki będą u Berta tym razem. Pidgeotto. No to nie jest on jakiś ultra kolorowy. Choć w tej wersji na pewno bardziej niż w Blue czy Red. Dobra, Jewel Pack i... I Pidgeotto pada, dobra. I jeszcze jeden box. Jakim będzie... Co to będzie? To będzie Philo. Także też paleta kolorów nie nazbyt jakaś krzykliwa. Bo w końcu Philo z nami mamy. No i dobra, to było na tyle. Bert pokonany. Niech to. Niewystarczająco dobrze potrenowałem. Rzeczy samej. Dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz przez miejscem, znane jako Silent Bridge, czyli Cichy Most. Który jest de facto ścieżką 12. Dobra, co my tu więcej mamy? Jakiś przedmiot. A co to? A cóż to? Kalcjum. Kolejny w sumie, bo w poprzednim odcinku też znalazłem takowy. Dobra, i tu mamy też trenerów. Co jest najważniejsze w każdym dniu życia? Ta rybaka pewnie złowi coś fajnego. Dobra, w każdym razie rybak wędkarz Barney chce nam się bić z atakiem Gyaradosa. Na grubo. Dobra, leć Philo. Dobrze, tylko 30 poziom. No i dobra. I powinno to załatwić sprawę, też tak się dzieje. 1300 expa, no to będzie poziom dla Philoa. Dobra, zmienimy teraz poksa. Do waleczki wyślemy, co ja tam wyślę, kolejny Gyarados. No to coś, co ataku by najlepiej potrzebowało. A byłby to... No, Meganium raczej nie, ewentualnie Steelix lub Heracross. W sumie Steelix byłby niezły na Gyaradosy, bo Gyarados są poksami ogólnie wodno-latającymi. Tak, potrafią podobno latać. No to mój Rock Slide będzie dobry. To jest mój stalowy wąż, wykańcza morskiego węża.
Zresztą bardziej może jakby smoka, ale dobra. 1300 expa, pięknie. No i kolejnym i w zasadzie ostatnim boksem będzie trzeci Gyarados. No to ponownie Rock Slide. Rock Slide jest najsilniejszym atakiem kamiennym w tej generacji. Jeden tam z czterech bądź pięciu. Dobra, i Barney pokonany. Answer is coming up. Odpowiedź będzie następna. Dobra, to zapewne mi teraz powie. Myślę, że elektryczność jest najważniejsza w dzisiejszych dniach. Ludzie bez niej nie mogliby robić wielu użytecznych rzeczy. Dlatego też elektrownie są tak istotne. W sumie ma to sens. Dobra, Heracrossa może teraz wyślę do walki. Liczę, że on może kiedyś pozna tego Megahorna w końcu. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Nie stoimy. Tu mamy bardzo ważny domek, bo w nim mieszka ktoś. Jestem rybackim, czy młodszym bratem rybackiego guru. Widzę, że lubisz łowić, więc bez wątpienia przyda ci się to. Co ty na to powiesz? Tak, tak, tak jak myślałem. Dobrze, więc oto super wędka. I dokładnie, super wędka jest naprawdę super. Próbuj łowić gdziekolwiek znajdziesz wodę. Pamiętaj, że możesz łapać różne pokemony używając różnych wędek. Właśnie, otóż to. Korzystając ze super wędki możemy złowić naprawdę super poksy. I tą super wędkę to ja sobie jakoś tak przełożę gdzieś wyżej. Dobra, i teraz tak, rzucę jeszcze na pierwszy slot w ogóle. No nie, tak nie ma być. A to ja tak nie mogę. Teraz gdzie mi to przesunęło? Gdzie jest moja super wędka? Aha, ona tak się przesunęła. Dobra, a jak wrzucimy w ten sposób... A, dobra, tak to działa. Okej, czyli wsunęło nam naprzód. Dobra, to ja chcę użyć tej wędki. Czy ja dobrze stoję w ogóle? Tak. No i na super wędkę można złowić pokemony. Uwaga, uwaga! Na poziomach... ...40! Dokładnie, 40 levele na dziko. Także bardzo wysokie. Ja mam tak mało pipi w strzęgcie, to niedobrze. Jak ja sobie to radził z kolejnymi przeciwnikami? No i w niektórych tutaj okolicach można znaleźć naprawdę też i ciekawe poksy wędkując. Natomiast, no, mówiąc ciekawe poksy, na pewno nie miałem na myśli ten Takula. Dobra, i tu mam ścieżkę 12 i nie mam na północ Lavender, a tu po prostu mamy przejście do, z powrotem, okolic miasta Viridian. Dobra, jeszcze raz może się tutaj przejść, może akurat jeszcze Hyplo mi się trafi. Choć szanse raczej na to nie za duże. No, ale... Jakby był, to by był. W sumie mój Rock Smash być może by Hypno nie wykończył, więc nawet miałbym czym go osłabić. Choć jest to trochę ryzykowne. Raticate. Dobra, Raticate mnie nie interesuje. Dobra, i na wędkę warto połowić właśnie w... Nie do końca teraz pamiętam, czy samym Vermilion, czy może bardziej w tym porcie Vermilion. Połowimy sobie tu i tu, bo można właśnie tam znaleźć pewnego poksa, znaczy ogólnie kilka jest tylko poksów, które można złowić wyłącznie na super wędkę. Choć więcej ich jest de facto w wersjach Gold Silver, bo tam można było złowić jeszcze Remoraida, a tu już się nie da. Dobra, odwiedzę jeszcze centrum Pokémon, bo z pipi dość cienko w niektórych poksów. No i dobra, zatoczyliśmy kolejne kółeczko. Znów jesteśmy w Vermilion. Dobra, tak więc się możemy poleczyć. No i dobra, to teraz tak, powędkujmy sobie może troszeczkę. Zobaczmy, co ciekawego ja mogę złowić na super wędkę w tym miejscu. Nic. Dobra, próbujmy raz jeszcze. Znowu nic. To spróbujmy raz jeszcze. Dobra, jest coś. Co to jest? Czy to będzie coś, czego ja szukam? O, Chinchou. Ale skoro jest Chinchou, to może być i też to, czego ja szukam. W sumie też chyba wyższą formę Chinchou można złapać, choć de facto na tym poziomie wystarczyłoby mu wbić jeden.
i już by ewoluował. Bodaj na jakimś 37 chyba ewoluuje. Blantorna. Ale... To jeszcze nie jest Spox, który mnie tutaj interesował. Wrzucimy sobie natkę pod select, gdyby nie to, że jednak wolę mieć item findera, nie chcę się tam przestawiać później tych rzeczy. Tak chyba będzie prościej. Mamy znowu branie. No i na super wędkę łowimy Sheldera. To też na nieprzyzwoicie wielkim poziomie. Dobra, ale szczerze mówiąc to mnie tak średnio to interesuje. Znowu nic. Nie, pływać to ja nie chcę. Pek. Dobra. Zarzucamy wędzisko i kolejny Cinchu. Dobra. A Pox, którego... którego szukam według internetów, tu nie występuje. No to jest to intrygujące, gdzie on występuje. No cóż, zapytajmy w takim razie. Dobra, szybka akcja. Gain data. A, ścieżka 12, 13, to jednak tam. Kurczę. No dobra. To jednak tutaj był. Kto by przypuszczał, że pośród tentakuli występuje też Pox, którego szukam. Dobra, więc idziemy znowu tymi trawami. Może akurat znowu hipno trafię, choć w to wątpię, ale... A nuż może. O, nie spodziewałem się Happypa. No dobra, no to jest Happypo. No dobrze, to idziemy w każdym bądź razie tędy. I no działaj, że szpadzie mój. I łapmy, znaczy łówmy najpierw Super Rod. Nic nie bierz. O, coś jednak bierze. Czy to jest to, czego szukam? Nie. O, wow. Nawet Magikarpa można znaleźć na 40 poziomie. Interesujące, doprawdy. Dobra, ale nie po to tutaj przyszedłem. Dobra, coś kiepsko mi te ryby dzisiaj biorą. Masakra. Trzy razy z rzędu mi nic nie złapie? O, no dobra, jest coś. Znowu Magikarp. No dobra, ale to nie to. Wciąż nie to. Dobra, dajmy sobie jeszcze za dwa brania. Zobaczymy. Może akurat się jeszcze trafi, no bo to jest w sumie dość rzadki Pox. Ale znowu Magikarp. No cóż. Dobra, jest coś jeszcze. Czy to będzie to? No nie. No co, Magikarpa mnie dopadła, niestety. Dobra, nic, trudno, nie będę szczęczał nad tą wodą, też nie wiadomo jak długo. Tak więc wracamy się, wracamy teraz, czy to niby też trochę do Vermilion, bo przejdziemy sobie przez jaskinię Digletów.
Już gdyż ponieważ tamta jaskinia doprowadzi nas do kolejnych nowych zakamarków regionu Kanto. Dobra, tak więc sobie ciśniemy. Tędy przez wysokie trawy. Dobra, znowu Hapip. Okej. No to mamy tutaj właśnie miejsce, jakim jest jaskinia Digletów. Jak sama nazwa mówi, Diglety tutaj wszem i wobec żyją. Masa Digletów wykopała tutaj jakby ziemię. To było szokujące. Dobra, tu nic nie ma. Co ciekawe, chyba tutaj też już Diglety występują, tak? Choć w pierwszych grach nie występowały na tym obszarze. No i właśnie, Diglet. Czym jest Diglet? Jest to pok z typu ziemnego, którego spróbuję sobie tak złapać rzutem. Może się uda. Bo nie mam totalnie czym go osłabić. Ósmy poziom, no sorry, ale to jest za niski. Dobra, złapałem Digleta. Super. No więc od razu mamy nowy wpis do Pokédexu. No i Digleta można złapać tylko i wyłącznie w tym miejscu. Jest to Kret. W każdym razie, kopie on pod ziemią, podgryzając też korzenie drzew. I wychyla swoją głowę tylko i wyłącznie, gdy słońce nie jest zbyt mocne. No dobra, więc kolejny POX do komputera Billa. No i dobra, idziemy dalej jaskinią Digletów. Można tu, jak nazwa sugeruje, znaleźć praktycznie tylko Diglety, ewentualnie ich wyższą formę Dugtrio. No dobra, kolejny Diglett. To jest takie dobre też miejsce do trenowania poksów szybkości, bo właśnie Diglety dają foki do ów statystyki. Dobra, tu może coś jest. A rzeczywiście, Max Revive. To wątpię, żeby w innych punktach coś było. Dobra, no to tak, połazimy jeszcze może trochę, może Dugtrio znajdę. W miejscu, gdzie występują aż dwa Pokémony, to w sumie jest jakiś tam procent szansy, że Dugtrio też znajdę. Wow, czwarty level. Tak niskich to się nie spodziewałem. Chyba 15 był najniższy w Red Blue. A może 14. No ale właśnie nie aż tak niskie. A może było nadnieść Dugtrio na poziomie powyżej 30. Chyba 32 jakoś tak. Co jak na moment przy trzeciej odznace, to było coś. Dobra, gdzie jest Dugtrio? Coś w ogóle te poksy jakoś tak mnie omijają chyba. Bo nic nie mogą utrafić. Dobra, tu coś jest? Nie ma nic. Gdzie jest Dugtrio? Diglett w sumie nie jest jakoś ciężko ewoluować, ale jakby już się trafił, to by się trafił, prawda? Ale gra chyba sobie jakiś żarcik stroi. Totalnie nic nie mogę utrafić. Gdzie są poksy? Jakiekolwiek w sumie. Bez kidu, nie zarzuciłem Ripela. Co tu się dzieje? Dobra, coś jest. Opustoszała ta jaskinia strasznie. Oj, Dugtrio! No i super, mamy. Znaczy, no jeszcze nie mamy, ale spotkaliśmy go. 16 poziom, wow. Jak ja mam to niby osłabić? Dobra, spróbujemy zrobić tak. Lećmy, Ganiu. Dobra, Magmonituda. Jeden z dwóch Pokémonów, które poznają ten ruch. Dobra, teraz tak. Poison Powder, proszę. Zawsze to w jakimś stopniu ułatwi łapanie. Teraz Scratch w tą stronę. Dugtrio otruty. Dobra, i spróbuję go złapać. Znowu Level Ball. No te bole to się najbardziej ze wszystkich przydadzą. Co prawda ich jeszcze parę mam, ale już powoli się kończą. Mam nadzieję, że mi wystarczą na to, co mam w planie złapać. Nie złapał się skubany. Troje, tak? Na tym poziomie? Dobra.
Nie wiem, czy myśmy, chyba mieliśmy raz okazję zobaczyć Tlaniaka. W każdym razie może zarzucić jeden z trzech statusów, czyli paraliż, spoparzenie lub zamrożenie, chociaż tak sam w sobie z typu normalnego. No nie złapał się, chyba ultrabole będą musiał zacząć używać. Dobra, czas gra trochę na naszą korzyść, bo osłabia on Dactrio. Dobra, nic z tego. No ciężkie jest złapanie jest to Pox, bo no, jakby nie było, jest to ewolucja. Stąd też i tak zwany catch rate jest raczej niski. O, dobra, jest. Mamy Dactrio, no to mamy wszystkie poksy z tej jaskini, wszystkie dwa. Dobra, więc mamy Dactrio, jest to również kartowaty Pokémon. Diglety, jakby... Albo ten potrójny Diglett, kopie z prędkością przekraczającą 60... jakbym mil pod poziomem morza. Nikt nie wie, jak wygląda od strony podziemia. Intrygujące. No dobra, możemy opuścić teraz już tą jaskinię i jesteśmy na ścieżce drugiej, gdzie mamy taką oto nietypową muzyczkę. Mamy tutaj jeszcze domostwo, w którym ktoś jest. Cześć, wow, cieszę się, że cię widzę. Jesteś pierwszym gościem, którego miałem od dłuższego czasu. Jestem super szczęśliwy, więc pozwól, że dam ci mały prezent. Jesteśmy Nugget, czyli to około 5000. Na dzień dobry, super. Dzięki, to Nugget, samolotek złota. Jakby jest on znakiem wiedzy, więc możesz go mieć. Super, dzięki. Dobra, tu można jeszcze zejść niżej w sumie. Dobra, i zaraz tutaj obok też jest właśnie niedaleko miasto Viridian, jak i las Viridian. Stąd też i taka muzyczka. Całkiem przyjemna. Dobra, tu jeszcze coś jest. Jest to Carbos, czyli dodatkowe fałki do Speeda. Ja muszę zrobić porządki w mojej torbie, bo chyba już powoli brak mi miejsca na różne rzeczy. Dobra, to tak. Pójdziemy sobie może... Gdzieś coś tutaj jest. Ale to gdzie? Nie, to bardziej w tę stronę. A to może jest tam, od strony lasu. Dobra, w sumie jako, że jesteśmy poniekąd w lesie, to i są też leśni trenerzy. Jeśli chodzi o wysoką trawę, nosząc krótkie spodenki, to można się nawet pokaleczyć. Można! To jeszcze jak? W każdym razie, Romapa Trzebaków Ed chce mi się bić i wysoki Billy Drilla. Dobra, to leć Heracross. I myślę, że Bidroll nie będzie dla mnie jakimś problemem. Stringed! Dobra, 1000 expa. Kolejnym poksem będzie znowu Bidroll. Czyżby 3? A może też i tak być. Dobra, jest i drugi Bidroll, no i czas na ostatniego boksa, jakim jest trzeci Bidroll. No dobra, no to z naszej strony ponownie Stringed. Dobra, teraz załatwione, wszystkie trzy Bidrille pokonane. Wiesz, lepiej byłoby miał wyższe poziomy, zawsze byłoby trochę prościej. Auć, auć, auć. No dobrze, no to tak, co my tu więcej mamy? Tu w zasadzie no, jesteśmy w jakby takim labiryncie leśnym, choć ten labirynt możemy sobie zostawić na trochę później. Dobra, tu jest jeszcze coś niecoś. Jest Max Potion. No tak trochę dziwnie zrobili ten las, bo kiedyś to było coś bardziej w stylu właśnie Ilex Forest, a teraz go po prostu zrobili taką ścieżką, poszli na łatwiznę. No dobra. Niech im będzie. Tu też jakby coś było, ale nie ma. Nie, jest, ale to nie wiem, czy to tu właśnie. Nie, to
A tutaj jest, o kurczę, jak to schowali. Za winkle. Dobra. Dobra, to też jakaś jagódka rośnie. Poison Kirberry. Dobra. Dobra, tu nic więcej nie ma. I tu jeszcze coś jest. Pewnie tam jest jeszcze jakieś domostwo, które można by też zahaczyć. Dobra, jeszcze jest Revive. Dużo różności w tym lesie. Jeszcze coś jest. Dare hit, tylko już nie jestem w stanie nic więcej unieść. Dobra, może się po to wrócę. Bo naprawdę, mam już tyle rzeczy i nie wiadomo co z tym zrobić. Dobra, i jeszcze gdzieś tutaj są jakieś ukryte rzeczy. To nie tu? A, tutaj. Dobra, to może zróbmy jeszcze tak. Nie będę szedł w tę stronę, więc to Vivian sobie zostawię praktycznie na sam koniec, bo w zasadzie tam też jest jeden z ostatnich stadionów, jakie powinienem odwiedzić. Dlatego teraz się troszeczkę jeszcze wrócę. Tego Direhita sobie zbiorę przy kolejnej okazji. Natomiast ja pójdę do miasta Pewter, które jest tutaj wyżej. No i tu też są pewne trawy, w których występować będzie pewien Pokémon, którego można znaleźć tylko i wyłącznie tutaj. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o Caterpie, bo jego można znaleźć naprawdę w wielu miejscach. Co jest jeszcze ciekawe na temat właśnie Kanto, to to, że nigdzie nie ma tych drzewek do Headbutta. To jest wręcz intrygujące, dlaczego nie ma tu ani jednego takiego drzewka. Znaczy, no dobra, może w Kanto i są, tylko tam bardziej od strony Lili, to można by tak to określić. Natomiast w tym takim rodzimym, powiedzmy, Kanto, no nie ma. Dobra, czy będzie mi dane spotkać tego Pokémona? Ogólnie jakoś nie mam szczęścia do tych takich wyjątkowych pokrów dla poszczególnych ścieżek. Coś mi się one nie chcą trafiać. No właśnie, czy mi się może tym razem poszczęści? Bo póki co, tylko Pidgey i Caterpie się zdarzył. Dobra, znowu Pidgey. No nic, dam sobie jeszcze za dwa poksy i pójdę do miasta Pewter, gdzie skorzystam z centrum Pokémon. Odeślę tam jeszcze właśnie nadmiar przedmiotów z mojej torby, bo naprawdę nie ma co z tym robić. Znowu Pidgey. Niech to. Dobra, zobaczmy jeszcze z jednego poksa. Czy będzie to coś, czego szukam? Co występuje tylko w tej okolicy? No, Butterfree. W sumie spoko, ale to też nie to. Siódmy poziom, jaki niski. Nielegalny, bo to Metapod na 10 ewoluuje. No i dobra, i tutaj mamy miasto właśnie Pewter City. Jak witamy w mieście Pewter. No co, Kefair wychodzą się pobawić na Górze Księżycowej. Ale to nie każdej nocy. No właśnie, jest to dość intrygujące. Dobra, podleczmy się. Może w sumie nie wiem, czy jest z czego, ale skoro już jestem, to warto skorzystać. No dobra. I cóż, kogoś my tu jeszcze mamy? Większość Pokémonów staje się senna, gdy usłyszą pieśń Jigglypuffa. Jest kilka ruchów, które mogą być użyte tylko po to, żeby uśpić Pokémona. Ach, między innymi właśnie Sing czy Hypnosis. Cześć, szukam pewnych Pokémonów. Jeśli masz może Huntera, to wymieniłbyś się za mojego Zatu? Raczej kiepski deal. Tak, stadion Cinnabar zniknął, a był naprawdę niesamowity. Tak? Nie, gadam przez telefon, daj mi spokój. Okej. Dobra, więc sobie odeślemy trochę rzeczy. Mianowicie, pozbędziemy się Kolciuma.
Znaczy co ja tam wysyłam? Carbosa może, a jednego Kadzi mam, miałem dwa, dobra. Carbos tak samo. PPA podobnie. No i dobra, reszta tu mi może zostać w sumie. Dobra, już co najmniej 4 sloty mam i tak zwolnione. No dobra, myślę, że zwiedzaniem miasta Beauty zajmiemy się w odcinku następnym, natomiast dzisiejszym, moi drodzy, to już będzie wszystko, tak więc mi pozostać z wami pożegnać, zaprosić nas na kolejny film, przypomnieć też, że patroni są sosikami do przodu, więc jak chcecie zobaczyć jeszcze zmagania na ostatnich stadionach, drogę na Mount Silver, to pewnie patroni, a może już nawet mają końcówkę serii, także na ten moment, jak ten film jest już opublikowany, więc tak, patronami zawsze do przodu. Dzisiaj to wszystko, ja sam żegnam, do usłyszenia, cześć!